Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, Panie Ministrze! Miał Pan więcej czasu, to spróbował Pan niektórymi argumentami grać nie fair. A zatem w czym wygląda ta gra nie fair? Państwo w ostatnim okresie, ostatnich 8 lat zwiększyliście dług publiczny o kwotę 800 miliardów złotych, także ona we wrześniu ubiegłego roku wynosiła 1 bilion 700 miliardów złotych. A zatem to będzie najwyższy dług. W tempie zastraszającym Państwo zwiększacie dług. Wszystkie pokolenia i my Polacy ten dług musimy zapłacić za wszystkie pieniądze i za wszystkie pożyczki przy zwiększeniu tego długu, również one kosztują. I chciałabym przypomnieć, że w tym okresie mamy wyjątkowo dużo, bo każdego dnia ten dług przyrasta o 676 milionów złotych dziennie i 28 milionów na godzinę. Czyli jak my tutaj będziemy mieć jedną godzinę, to dług kraju przyrośnie o 28 milionów złotych. Mamy najwyższą inflację i z tym pan chyba nie będzie, bo dzisiaj będzie wskazywało się, pewnie będzie po dzisiejszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, również konferencja jutro i będziemy wiedzieli, jak zachowa się Narodowy Bank Polski, który nie dba, nie wywiązuje się z dbania o polski pieniądz. Czyli wszyscy tracimy, bo nasze pieniądze coraz mniej wartają. 242 miliardy złotych z Polskiego Ładu wsparcia z Unii Europejskiej, na nie czekamy. Na KPO czekamy. I jeżeli mówimy o VAT-ie, to przez ostatnie 8 lat, pamiętam 2015 rok, jak Państwo mówili, obniżycie VAT, nie obniżyliście tego VAT-u przez 8 lat, każdego roku 8 do 10 miliardów złotych z kieszeni Polaków wyciągaliście pieniędzy. I nie było obniżonej stawki. Mamy jedną z najwyższych stawek VAT-u w Unii Europejskiej. Przypomnę tylko, Niemcy podstawowa stawka VAT-u 16%. A zatem w takich realiach żyjemy. I mamy jeszcze najmniejsze inwestycje od 30 lat. Do ustawy, w tej ustawie nie można, powiedziałabym, niczego takiego zarzucić, bo przygotowaliście Państwo implementację dyrektywy europejskiej w zakresie między innymi handlu transgranicznego, elektronicznego, w handlu e-commerce i w zakresie podatku VAT-u i uszczelnienia jego i przekazywania informacji. Tylko tak się jakoś składa. Nałożyliście dodatkowe obowiązki na dostawców usług płatniczych, czyli na instytucje takie jak między innymi banki i oddziały banków. I w tym przypadku Państwo ponownie nałożyli dodatkowy obowiązek przekazywania niektórych informacji, które są już w systemach bankowych STIR-owskich, które pokazują i przekazują taką informację. I tak się składa, że w tym zakresie Państwo tego wniosku, żeby nie dawać dodatkowego obowiązku na instytucje finansowe, Państwo nie zrealizowali albo nie przyjęli i nie podzielili się, takiego rozwiązania Państwo nie wprowadzacie. Czyli na niektóre instytucje obowiązane, w tym przypadku dostawców usług płatniczych, nakładacie Państwo dodatkowy obowiązek. Mam nadzieję, czy macie, i moje pytanie, czy macie Państwo jakiś program przygotowany, żeby go od razu implementować, żeby można było na starcie pokazać, w jaki sposób przygotowane rozwiązanie, bo jeżeli nie, to cały rynek będzie przy lekko odległym, jak na niektóre warunki, w czasie wejścia w życie ustawy, bo to jest styczeń przyszłego roku, będzie musiał się pochylić nad dodatkowymi obowiązkami, a żadnych z tego tytułu obniżeń świadczeń na rzecz budżetu państwa te instytucje nie będą miały. Uszczelnienie tak, możemy się z tym zgodzić, ale pamiętajcie Państwo,
Przecież państwo macie największy dług i poza budżetem mamy przeszło 400 miliardów złotych również, których państwo nikomu nie pokazujecie, jak tymi pieniędzmi gospodarujecie. Macie swój portfel, którego nikomu nie pokazujecie i rozdajecie jak chcecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł.